Konsorcjum firm ze Skoczowa i Kielc przebuduje ulicę Żółkiewskiego. Pierwsze prace już się rozpoczęły. W tym momencie wykonawca prowadzi pierwsze prace. Są to roboty związane z wycinką zieleni, a także wyburzaniem elementów wiaduktu kolejowego, który nigdy nie powstał. Te roboty nie wiążą się z żadnymi utrudnieniami w ruchu. Zresztą mogę zapewnić, że dokładamy wszelkie starania, by utrudnienia związane z przebudową ulicy Żółkiewskiego były jak najmniejsze i potrwały jak najkrócej. Podjęliśmy decyzję, że tak długo jak się da, przebudowa ulicy Żółkiewskiego będzie prowadzona pod ruchem, czyli bez konieczności wprowadzania objazdów. Wiadukt nad torami kolejowymi do Warszawy w ciągu ulicy Żółkiewskiego ma już prawie 20 lat. Jego budowa zaczęła się w 1986 roku. Zakończono ją dopiero w połowie lat 90. minionego wieku. Już podczas wznoszenia obecnego obiektu zaplanowano, że koło niego powstanie bliźniacza konstrukcja. Ówczesnym budowniczym udało się jednak postawić tylko betonowe filary drugiej przeprawy, które ostatecznie nigdy nie zostały zbudowane. Filary te nie nadają się już do wykorzystania. Trzeba je rozebrać i postawić nowe. Nie jest to jednak tylko wymóg techniczny, lecz także praktyczny. Przebieg nowego wiaduktu uzgodniony został z Polskimi Kolejami Państwowymi. Zadanie realizowane musi zostać ściśle powiązane z projektem modernizacji linii kolejowej nr 8. Ulica Żółkiewskiego po przebudowie, chodzi o ten odcinek od ulicy Zbrowskiego do Starodroża Kozienickiej, będzie miał wreszcie dwie jezdnie po dwa pasy w każdym kierunku. Dzięki temu znacząco poprawi się bezpieczeństwo na tym odcinku. Ponadto powstaną dwa nowe wiadukty kolejowe nad linią kolejową nr 8. To będą bliźniacze konstrukcje. Koszt przebudowy ulicy Żółkiewskiego to około 44 miliony złotych. Planowane zakończenie inwestycji to koniec przyszłego roku. Już po raz 18 Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej nagrodziła granitowymi tulipanami najlepsze firmy lokalne. Po raz pierwszy Izba przyznała także nagrody dla trzech młodych osób z Radomskiej Akademii Młodych Liderów. Obecna gala ma specjalny charakter, nie tylko ze względu na osiągnięcie pełnoletności. Mam wielką przyjemność przedstawić Państwu naszych laureatów, a również młodych, aktywnie działających członków radomskiej społeczności. To właśnie w niedalekiej przyszłości decydować oni będą o kierunku rozwoju naszego regionu. Z wielką troską zauważamy odpływ młodych, zdolnych ludzi. A to przecież oni mają być motorem rozwoju naszych firm. To nasze dzieci mają kontynuować dzieło swoich rodziców i dziadków. Jak podkreślił prezydent Andrzej Kosztowniak, tegoroczna 18. gala biznesu pokazała, że biznes zajmuje się nie tylko zarabianiem pieniędzy, ale też w dużej mierze wspieraniem innych. Cieszę się, że ostatnie lata, i myślę, że to jest chyba dorobek całego środowiska radomskiego, nie dzieląc, nie mącząc, a myślę, że to jest dorobek nas wszystkich, bardzo mocne zaangażowanie w życie miasta coraz większej liczby osób i te nominacje, te laury, te wszystkie podziękowania, które spływają na różnego rodzaju firmy, osoby, ale też organizacje społeczne najlepiej to potwierdzają. Cieszę się, że ta identyfikacja z naszym miastem jest coraz większa, nas samych. To wielka wartość i myślę, że tej wartości nigdy się nie da kupić za pieniądze. To jest wartość, która leży w naszych głowach. W gronie 9 najlepszych przedsiębiorstw znalazły się spółki gminne Radpec oraz Radkom. Kapituła przyznała także dwa wyróżnienia. Otrzymali je Paweł Frysztak, komendant Straży Pożarnej oraz sekretarz miasta Rafał Czajkowski, którego kapituła Gali Biznesu uhonorowała za osobiste zaangażowanie we współpracę z radomskimi przedsiębiorcami. Młodym liderem roku został Cezary Szczypa. W kategorii Projekt Młodzieżowy Roku nagrodę otrzymał Jakub Lucedarski. Natomiast Piotr Nawrot, uczeń 6 Liceum Ogólnokształcącego, został uhonorowany jako wolontariusz roku. Kapituła Nagrody Granitowy Tulipan w tym roku wręczyła swoje statuetki 9 firmom i 1 samorządowi. W gronie najlepszych znalazły się m.in. Pop Gym Club, Kowalczyk Fabryka Okien, Klinkier Przysłucha. Samorządem roku został powiat białobrzeski. Natomiast miejscem przyjaznym dla biznesu Biuro Podstrefy Radom Specjalnej Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej. Kapituła wręczyła także nagrody. Specjalną nagrodę otrzymało Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz Stowarzyszenie Czarni Radom. 430 złożone wnioski, wydanych ponad 200 kart. Karta Rodzina Plus cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dziennie przyjmowanych jest co najmniej 6 wniosków o wydanie karty rodzin wielodzietnych.
To już jest to pokaźna liczba i mamy nadzieję, że już rodziny na dniach otrzymują, że tak powiem, fizycznie do ręki tą kartę i będą mogły korzystać z ulg i z przywilejów i preferencji, jakie nasze miasto oferuje. Bo jak podkreśla wiceprezydent Kwiecień, wspieranie rodzin wielodzietnych to inwestycja w przyszłość. Wspieranie rodzin wielodzietnych to jest inwestycja nas wszystkich w przyszłość, także nas wszystkich. Dlatego warto wspierać rodziny wielodzietne i bardzo, bardzo, bardzo zapraszam i zachęcam. Program Rodzina Plus adresowany jest do rodzin wielodzietnych z minimum trojgiem dzieci do ukończenia 18 roku życia bądź 25 roku życia w przypadku dziecka kontynuującego naukę. Ponadto program obejmuje rodziny zamieszkujące na terenie Radomia niezależnie od sytuacji materialnej, w tym również rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze. Polega na umożliwieniu osobom nim objętym korzystania z katalogu ulg, zniżek i preferencji. Katalog ten w odniesieniu do miejskich instytucji sportu i kultury został przyjęty przez Radę Miejską. Dzięki uwzględnionym w nim ulgom członkowie rodzin wielodzietnych będą mogli aktywniej niż dotąd uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta i korzystać z obiektów sportowo-rekreacyjnych. Dieta to nie odchudzanie, tylko zdrowe odżywianie. Pod takim hasłem odbyło się podsumowanie kampanii społecznej. Kampania społeczna mająca na celu promocję zdrowego stylu życia wśród uczniów radomskich szkół podstawowych rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku. Organizatorzy kampanii spotykali się z uczniami, aby uświadomić dzieciom i rodzicom, jak ważne jest zdrowe odżywianie. W tych spotkaniach uczestniczyło ponad 600 dzieci. Kampania była skierowana do 21 szkół. Łącznie w tym kampanii uczestniczyło ponad 11 tysięcy osób, rodziców, dzieci, nauczycieli, także to jest ogrom pracy. Tak? Udało nam się na koniec, jako efekt końcowy, wydać biuletyn, gdzie wszystkie te nasze badania, ankiety, wnioski są w pigułce. To jest materiał ogromnie pomocny i dla nauczycieli, i dla rodziców, i dla samych dzieci. W ramach kampanii przeprowadzono badania, które wykazały, że co piąte przebadane dziecko w szkole podstawowej ma nadwagę lub otyłość. Jak wygląda sytuacja w naszym mieście? Pokazały badania blisko 11 tysięcy dzieci ze szkół podstawowych, czyli wszystkich od 1 do 6 klasy, z czego wynika, że 21% uczniów ma nadmierną masę ciała. Najwięcej dzieci z nadwagą bądź otyłością jest w klasach trzecich, bo jest to blisko 23%. Dzieci jedzą za mało owoców i warzyw, nie przynoszą ze sobą do szkoły drugiego śniadania i mają za mało ruchu. Ale jak mówi Włodzimierz Wolski, dzieciom nie można zakazywać jedzenia niezdrowych przekąsek. Trzeba je przekonywać i tłumaczyć, co powinny jeść. By właśnie dzieci przekonywać o tym, a nie zakazywać, że należy jeść zdrowe żywność, żeby większą liczbę owoców, żeby rodzice również przypilnowali właśnie tego, żeby dzieci miały trochę więcej ruchu, żeby jak najmniej czasu przy komputerze, a jak najwięcej się ruszać. To może być spacer, to może być rower, to może być gra w piłkę, to może być masę różnych form ruchowych, tak, które spowoduje, że dziecko się zacznie normalnie rozwijać. Żeby dzieciom tłumaczyć, a nie zakazywać, bo jeśli dzieciom będziemy zakazywać, to tworzymy syndrom zakazanego owocu i wtedy te chipsy, ten Max Chicken, czy ten hot dog, ta cola smakuje jeszcze lepiej. Kampania już przyniosła pierwsze efekty. Dzieci wiedzą, co powinny robić, aby dobrze się rozwijać. Jeść warzywa, owoce, jeść fast foodów, słodyczy dużo. 5 posiłków dziennie, no, dużo owoców i warzyw, mieć białko, mięso. Kampania realizowana była w partnerstwie sektora pozarządowego, gospodarczego, samorządowego oraz przedstawicieli zawodów medycznych. Zaangażowani byli w nią lekarze Małgorzata Kosztowniak i Joanna Kielska-Bolek oraz stomatolog Katarzyna Kielska. Włodzimierz Wolski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Radomiu, cech piekarzy, Marcin Grabowski ze studia treningu personalnego, gospodarstwo sadownicze Monika Bankiewicz z Wieniawy, a także pracownicy centrum. Tradycyjnie podczas Festiwalu Filozofii Okna przyznana została nagroda imienia Leszka Kołakowskiego i gminy miasta Radomia. Wśród laureatów był radomianin Damian Lesiak. Jednym z głównych punktów Radomskiego Festiwalu Filozofii jest przyznanie nagrody. Otrzymują ją laureaci Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej. W tym roku główną nagrodę otrzymała Waleria Siekierzyńska z Warszawy. To pokazuje, jak mamy zdolną młodzież i jak mamy znakomitych pedagogów, którzy potrafią tak fantastycznie przygotować naszą młodzież.
Wyróżnieni wzięli udział w debacie Wolność, w której dyskutowali także profesor Barbara Markiewicz, przewodnicząca i sekretarz naukowy Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej. Autorka m.in. książek Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji europejskiej oraz Co się śni filozofom. W dyskusji wziął udział także dr Krzysztof Przybyszewski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. 31 maja upływa termin zgłaszania kandydatur do Radomskiej Nagrody Kulturalnej za 2013 rok. Zgłoszenia przyjmuje Łaźnia, Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w tę inicjatywę. Radomska Nagroda Kulturalna wręczana jest od 1998 roku. Zgodnie z zapisami regulaminu jej celem jest eksponowanie najważniejszych wydarzeń kulturalnych z życia miasta i docenianie tych, które w największym stopniu promują Radom, przede wszystkim na forum ogólnopolskim. Może ją zdobyć twórca, autor lub organizator największego wydarzenia kulturalnego minionego roku, jak również animator życia kulturalnego i osoba, która poprzez swoją działalność kształtuje wizerunek Radomia i przyczynia się do utrzymania jego pozycji na mapie kulturalnej kraju. Ważnym kryterium jest także to, iż wydarzenia brane pod uwagę muszą albo odbywać się w Radomiu, albo być związane z Radomiem, na przykład poprzez osobę autora. Kandydatów do Nagrody Kulturalnej mogą zgłaszać wszyscy zainteresowani. Zgłoszenia przyjmuje Łaźnia, Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria. Uroczyste wręczenie nagrody nastąpi podczas koncertu galowego Dni Radomia. I to wszystko w tym wydaniu magazynu informacyjnego Urzędu Miasta. Zapraszamy Państwa za tydzień.